Cześć, witam was bardzo serdecznie w pierwszym w tym roku gadanym filmie. To będzie taki trochę vlog i zacznę w ogóle od mega banału, ale muszę to powiedzieć. Strasznie się cieszę, że jestem kolejny rok na YouTube, naprawdę. Bardzo mi miło, że ten 2018 rok także na tym YouTubie, mam nadzieję, będę gościć. Mam nadzieję, że już będę gościć tutaj na stałe. Jak to? Do końca świata i o jeden dzień dłużej. Kochani, przychodzę do was z filmem, który tak naprawdę powinien pójść wczoraj, bo w czwartek. Zaraz wam powiem dlaczego. Przychodzę z filmem, żeby wam opowiedzieć, jakie zmiany się szykują na nadchodzący rok. Zmiany tutaj na YouTube, trochę zmiany w moim życiu. Chcę się tutaj przed wami uzewnętrznić i opowiedzieć wam o trzech moich wadach, które mi wielokrotnie przeszkadzały w życiu. Tym zupełnie prywatnym, zawodowym, nie wiem, osobistym. Jak i zdecydowanie YouTube'owym. I właśnie z tymi wadami będę chciała walczyć w tym roku. Już właściwie zaczęłam ten proces, dlatego właśnie chcę wam o tym opowiedzieć. I zacznę od takiej pierwszej, podstawowej, namacalnej zmiany, która już nam się lekko zaburzyła. A mianowicie, filmy w 2018 roku będą publikowane we wtorek, czwartek i niedzielę. Jeśli chodzi o godziny, to nie chcę ustalać sztywno godzin, ponieważ to średnio u mnie zdaje egzamin, może już nie będę wam opowiadać dlaczego. Po prostu jak film będzie gotowy, to będzie. Taki przynajmniej jest plan. No i ten film wyjątkowo idzie w piątek, bo po prostu mi się go wczoraj nie udało najzwyczajniej na świecie nagrać przez Liferię. Kto nie widział Liferii, to gorąco was zapraszam, bo tam też można powiedzieć wspominam o pewnym moim postanowieniu YouTube'owym i o pewnej decyzji co do dalszych filmów. No a teraz przejdźmy do rzeczy o tych wadach, bo powiem wam, że w rozwinięciu to ja jestem całkiem niezła, natomiast gorzej całe życie mam z wstępami, więc po prostu sobie daruję i przejdę do rzeczy. Muszę wam powiedzieć, że ciągle mi dzisiaj telefon pika, że mam trzy wady, które, no tak jak mówię, przeszkadzają mi i oczywiście czasem je zwalczałam już w życiu w jakichś tam aspektach konkretnych, ale YouTube'owo szło mi gorzej ze zwalczaniem tych wad. I pierwszą taką moją wadą, która mi no niestety towarzyszy od kiedy pamiętam, jest niechęć angażowania się w 100% w coś, co może się nie udać. I pamiętam jak podjęłam decyzję, że chcę zacząć nagrywać na YouTube i właśnie miałam taki też plan, żeby nie angażować się w 100%. I niestety dosyć szybko się okazało akurat tutaj paradoksalnie, że się bardzo mocno zaangażowałam. Natomiast zaangażowałam się emocjonalnie i czasowo. Czyli coś, co niby według nowoczesnego zarządzania personelem jest rzeczą najważniejszą, niewycenialną, czyli ten potencjał społeczny. No tylko, że wiecie jak to mówią, potencjałem nie zapłacimy w sklepie i tak dalej. Zaraz wam powiem dlaczego o tym mówię, bo coś mi tutaj chaos się wkrada. No jakby nie patrzył, dosyć szybko się właśnie zaangażowałam emocjonalnie i gdzieś od momentu właśnie rozpoczęcia nagrywania ja strasznie brałam to na serio, tego YouTube'a. Znaczy to była i jest moja ogromna pasja, ale jakby brałam na serio. Wiecie, że jak coś ma być, to coś ma być. Też to mnie nieraz mobilizowało, więc super do różnych działań, do tego czasem, żeby się umalować, choć mi się nie chciało, więc to akurat coś pozytywnego. Ale nie chciałam za bardzo angażować środków materialnych. Bardzo długo starałam się nie kupować niczego tylko i wyłącznie pod YouTube. Dlaczego? No bo to po prostu kosztuje. Kosztuje, a było takie ryzyko, że to mi się po prostu najzwyczajniej na świecie nie zwróci, tak? I w związku z tym starałam się właśnie unikać kupowania rzeczy typowo pod YouTube. Wyjątkiem była lampa pierścieniowa, którą bardzo szybko miałam w domu, ale ją akurat ufundowali mi moi kochani rodzice. I aparat no to był, laptop był, potem zmiana aparatu i tak miałabym aparat. Statyw, kupił mi mąż na gwiazdkę, więc jakby moja ta inwestycja była dosyć, ustalmy sobie szczerze, umiarkowana. Właśnie w obawie, że kiedy zainwestuję większe pieniądze, to się okaże, że one mi się po prostu nie zwrócą i że to się nie przełoży na nic. No i tą wadę jako pierwszą zmieniamy w tym nadchodzącym, dlaczego ciągle mówię nadchodzącym? W tym aktualnym nowym roku, a więc postanowiłam zainwestować. Postanowiłam zainwestować między innymi w kilka produktów, których szczerze mówiąc jeszcze nie kupiłam, ale wiem, że już je kupię na 1000%, dzisiaj, jutro, pojutrze, które mam nadzieję poprawią odbiór wizualny moich filmów. Możecie się już domyślać o co chodzi.
chcę, żeby filmy były ładniejsze. I właśnie w związku z tym podjęłam taką, a nie inną decyzję, bo szczerze mówiąc mi już trochę się znudziło nagrywanie, czy to na krześle, tam wiecie, przy szafce, czy tutaj na kanapie, a chciałabym jakiejś odmiany. A że mieszkanie ma ograniczony metraż, no to i tych kącików do nagrywania jest ograniczona ilość. I to jest pierwsza inwestycja, którą poczyniłam. Drugą inwestycją, powiem wam, było trochę szaleństwo zakupowe, które zobaczycie w holu, a mianowicie kupiłam naprawdę sporo kosmetyków do testów. Mam nadzieję, że to z kolei spowoduje, że filmiki będą atrakcyjne, że będą ciekawe. Najpierw kupiłam jedną, że tak powiem, transzę rzeczy, bo miałam pomysł na testy. No, nie ukrywam, że to trochę też było wytłumaczenie, dlatego że chciałam coś kupić, szkoda było mi kasy, mówię, to kupię pod YouTube. Ale też jeszcze dokupiłam kilka rzeczy, które moim zdaniem no właśnie spowodują, że ta treść będzie ciekawa z punktu oczywiście widzenia kosmetycznego, ile testy mogą być kosmetyków ciekawe. Więc to jak na razie zamierzam, znaczy to jak na razie zmieniam, zamierzam właśnie doinwestować. Mam nadzieję, że to jest dobra decyzja i że ta inwestycja będzie dobrą inwestycją, po prostu. Drugą taką moją wadą przeszkadzającą mi też od zawsze jest słomiany zapał. Niestety. Ja zdecydowanie należę do ludzi o słomianym zapale. Bardzo się czymś podjaram i jestem gotowa, wiecie, rzucić wszystko i robić teraz, tak, ja już wiem, ja od jutra na przykład będę ćwiczyć i jutro poćwiczę i potem już nic. No i niestety, ten słomiany zapał też mi towarzyszy od dawna. Nie wiem, czy to się da całkowicie wyleczyć, ale będę próbować. I ten słomiany zapał również mi przeszkadzał na YouTube. Był taki nawet moment jakiś czas temu, że właśnie pokupowałam trochę podkładów typowo pod YouTube, żeby nagrać tylko i wyłącznie filmy, czyli jakąś tam już inwestycję czyniłam, tylko na mniejszą skalę. I potem tak. I to są wszystkie jakby połączenie tych, wiecie, tych trzech, tych dwóch wad. I tak. Myślę sobie, no dobra, podkłady mam, bo oczywiście tego nie przemyślałam. Kasa wydana. Ale ten film jest trudny do nagrania, bo to trzeba nagrać jakby każdy podkład innego dnia i w ogóle, i żeby to było ciekawe, a potem, żeby jeszcze ktoś chciał to obejrzeć i tak dalej. Właściwie nikt już o to nie pyta. I to może lepiej nie wkładać dla odmiany w to, wiecie, właśnie 100% siebie, tyle czasu poświęcać. I porozdawałam chyba część tych podkładów. Część jeszcze leży gdzieś tam właśnie do niby do testów. I nie wyszło. Więc to też chcę zmienić. Poza tym po co, wiecie, chlapię jeszcze dziobem publicznie, że będzie bitwa podkładów, a potem nie ma. No więc to też zdecydowanie czas zmienić. I też, tak jak wam mówię, prywatnie postanowienie na ten nowy rok, który już pewnie kiedyś słyszałyście u mnie na kanale, to te ćwiczenia. No kurczę, chcę ujędrnić to ciało i miałam jakieś tam problemy zdrowotne, nie do końca mogłam ćwiczyć. Ale czy na pewno? No właśnie. Także to jest moje postanowienie. Słomiany zapał ma się zniwelować. YouTube'owo i życiowo. No i trzecia moja wada, którą także próbuję w sobie zmienić w tym roku, to krytyka. Pewnie jak tutaj wszystkie siedzimy, nikt nie przepada za krytyką, szczególnie za tą konstruktywną. Bo ta niekonstruktywna to paradoksalnie, wiecie, łatwiej ona spływa, przynajmniej po mnie. Bo jak ktoś mi tam napisze, że jestem, nie wiem, głupia, stara albo gruba, to myślę, no spoko, no, a ja uważam inaczej. Gorzej jest tą konstruktywną. No i ja właśnie mam taki problem, że najgorzej mi się przyjmuje krytykę od osób, które jakby nie robią tego samego, co ja. I to już tutaj właśnie nie chodzi tylko o YouTube. Pamiętam taką sytuację w pracy, kiedy coś zrobiłam, czego nikt inny nie zrobił, choć każdy mógł, a potem, wiecie, fala krytyki, nie, to trzeba byłoby zrobić inaczej, a to inaczej, a to inaczej. Ja mówię, zaraz, moment, ale ty tego nie robiłeś. No i to jest właśnie mój problem życiowo-youtubowo. Na szczęście, w nieszczęściu, ja potem po jakimś sporym czasie potrafię dojść, jak to się mówi, po rozum, pójść po rozum i stwierdzić, że chyba, kurde, ktoś miał rację. No i w tym nadchodzącym roku postaram się tą konstruktywną krytykę szybciej po prostu analizować, żeby dochodzić do tych wniosków szybciej. Wiadomo, że nie każda konstruktywna krytyka musi być przemieniona jakby na jakieś działanie z mojej strony, ale mówię ogólnie. I to też znowu nie tylko chodzi o ten YouTube.
Natomiast pamiętam doskonale, jak dawno, dawno temu Kasia napisała mi komentarz, że no bardzo ładny makijaż zrobiłam, wszystko spoko, no ale jak można mieć takie brwi? Jak w ogóle, jak to się dzieje, jak to jest możliwe, że ja nie maluję tych brwi? Powiem wam, że ja byłam strasznie oburzona. No po prostu, mówię jeszcze, nie, no nie maluję brwi, co i to psuje mój makijaż. To, czy je maluję dobrze, czy źle, to już jest inna kwestia, ale już z kolei nie wyobrażam sobie ich nie malować, nie? To samo było z milionem innych rzeczy, to samo było właśnie z dramami. No i dlatego w Liferi, jeżeli nie widziałyście Liferi, to gorąco was zapraszam do obejrzenia filmiku z wczoraj. Właśnie tam powiedziałam, że koniec z dramami, jako takimi dramami, bo wiele takich sytuacji, które później były odbierane jako dramę, wcale mnie nie wkurzały. Powiem wam, że ja z biegiem lat już jestem coraz bardziej odporna. Mnie naprawdę jest trudno w tym momencie wyprowadzić z równowagi. No oczywiście są osoby, co robią to tak, nie? Ale nie, nawet już jakoś się tak nie denerwuję generalnie na ludzi. Wszystko, bardziej mnie pewne rzeczy bawią. Nie jestem już taką nerwową osobą, jaką byłam kiedyś. To zdecydowanie. No i to niestety jest kwestia wieku, niczego innego. Ale później jak ja przez moją plastyczną buzię coś wam tutaj emocjonalnie mówiłam, mimo że tak de facto wewnętrznie mnie to nie ruszało, to wychodziły z tego dramy. I owszem, i czasem było mega śmiesznie i nawet zabawnie. Mega śmiesznie i nawet zabawnie. Chyba kolejnym postanowieniem powinna być nauka poprawnej polszczyzny. I nawet czasem było śmiesznie, ale koniec końców taki niesmak, wiecie, pozostawał. Jak w tym kawale. Pieniądze się znalazły, niesmak pozostał. I wiecie co? I to nie warto. Bo później ja się denerwuję, czytając komentarze, że ktoś mnie nie zrozumiał, że odbiór jest nie taki. Wy się denerwujecie, czy tam stwierdzacie, Boże, ona znowu coś tam i... I po co w ogóle wywoływać złe emocje? W końcu to ma być rozrywka, mamy wszyscy się przy tym dobrze bawić i tego się trzymajmy. No i to jest właśnie też mój pomysł, moje postanowienie, że dosyć dram, dosyć jakichś takich negatywnych emocji, więcej pozytywnych. Co nie zmienia oczywiście faktu, że pewnie czasem może być, wiecie, dynamicznie, jak mnie coś wyjątkowo wkurzy. Ale generalnie taki jest plan, taki jest pomysł. I już jakby kończąc ten wątek, to muszę powiedzieć, że też jest jedna cecha, która całe życie była moją zaletą, a która na YouTube stała się moją wadą. I to jest moja bardzo dobra pamięć. Ja mam pamięć rewelacyjną. Pamiętam ogrom informacji. Mój mózg to jest po prostu ogromna kartoteka. Ja mam pamięć naprawdę, no mówię wam, no nieziemską. Czyli na przykład potrafię pamiętać, o czym, nie wiem, powiedzmy rozmawiałam z kimś, i w którym to było dokładnie miejscu. I przez to, że nieraz właśnie coś jakby wspominałam, no to z kolei na YouTube odbijało się to przeciwko mnie. Bo była mowa, że się na pewno tym przejmuję, skoro to pamiętam. No. To tak w ramach jednak pożalenia się, no bo musi być jakiś aspekt. Staraj mnie, nie? Kochani, to a propos właśnie tych wad. Powiem wam, że jeśli mam być szczera, pamiętam jak w 2016 roku nagrywałam Q&A i ktoś mnie zapytał, czy nie mam takich momentów, że chciałabym przestać nagrywać. I powiedziałam wtedy, że absolutnie nie, że ani razu nie miałam takiego momentu. Powiem wam, że w 2017 roku tych momentów było naprawdę bardzo dużo. Jeśli mam być szczera, było ich bardzo, bardzo dużo. Miałam bardzo dużo kryzysów, chęci przestania nagrywania, zaprzestania nagrywania. Momentów, w których miałam ochotę pokasować filmy. Znaczy nie wszystkie, ale konkretne filmy. Jakaś taka byłam bardzo... trochę zawiedziona może. Nawet nie wiem, powiem wam jaka. Wydaje mi się, że nie do końca... jakby pozytywne emocje mi towarzyszyły i co najlepsze, wydaje mi się, znaczy co najgorsze tak de facto, wydaje mi się, że to właśnie się odbiło na moich filmach. Na tym, że gdzieś to ze mnie wychodziło, że nie jestem po prostu w pełni jakby zadowolona, że dalej YouTube to moja pasja, ale już zaczynałam, wiecie, taka trochę być zniechęcona. O, to jest chyba najlepsze słowo.
Z czym to się wiąże? No wiecie pewnie z czym. Po prostu z jakąś tam oglądalnością właśnie filmów, liczbą subskrypcji. Takie to wszystko było. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie zła droga, bo to się później udziela ludziom i to jest, wiecie, i to się zapętla. I w takim razie, skoro ty jesteś negatywna, to automatycznie też ludzie nie chcą tego oglądać. I tak, wiecie, w koło Macieju, tak? No i potem, czym bardziej ludzie nie chcą tego oglądać, tym bardziej ty jesteś negatywna. I abarot. I dlatego właśnie takie jest postanowienie, żeby po prostu do tego nie wracać. Co bym sobie życzyła YouTube'owo? No zdecydowanie bym sobie życzyła, żeby było was więcej, żeby filmy były bardziej oglądane, żeby was zachęcać do tego klikania w te filmy. No i właśnie to jest ten moment, kiedy po prostu zamiast siedzieć i narzekać, trzeba działać. I dlatego właśnie dużo, dużo jakichś takich mikrozmian. Wiecie, to dla was pewnie, dla odbiorców tak wielu pewnie kanałów, to nie będzie jakaś spektakularna zmiana, jakaś innowacja. Dla mnie tak. No ale nie uprzedzajmy, już jakby z góry nie zakładajmy, wiecie, że jakby nic super się nie zmieni. Życie to po prostu zweryfikuje, życie to pokaże. Mam nadzieję, że wy zobaczycie to, o czym po prostu teraz mówię. Dobra, to ja uciekam, idę montować ten film. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten właśnie rok spędzimy razem, że podobają wam się moje pomysły, co należy zmienić w tym roku, jakie mam tutaj postanowienia YouTube'owe. No i mam nadzieję, że wszyscy po prostu będziemy się dobrze bawić, po ludzku dobrze bawić i będziemy zadowoleni. I uciekam i nie będę już przynudzać. Dzięki serdeczne, do zobaczenia. O Jezu, nie mam paznokci pomalowanych, nie lubię tego.